Hey yo! Nie każdy od razu znajduje to, czego szuka w życiu. Trudno to ująć, miałem dużo śmieci w głowie, a wydawało mi się, że tak sobie. Strasznie dużo pychy, o którą potykałem się co dzień. To naprawdę mydli oczy, taka chęć przekroczenia myślą rzeczywistości. Metafizyka to może być ułuda dla młodych umysłów, które dopiero co olśnione, ślizgają się po myśli jak po tafli lodu. Niczym jest świat bez miłości, która nie jest tylko romantyczna, lecz dojrzewa jak pąki kwiatów, jak przedzieranie się przez las możliwości. Nigdzie tak jak w dziczy nie liczy się nie sama wola przetrwania, ale medytacja dziewiczej przyrody, której łańcuchem pokarmowym jest powiązanie zdarzeń z marzeniami, które żyją w naszej głowie i karmią pomysły nowe, bo nie ma nic gorszego niż umysł na głodzie. Nie każdy od razu znajduje to, czego w życiu słucha, bo nauka to piórnik w kieszeni, z którym wtórnie się doktoryzujemy nad źdźbłem trawy, które zrywamy dla zabawy, kiedy proza codzienności cię wypędzi na łąkę i umierasz z ciekawości w twojej głowie, zanim się dowiesz, jaka trawa jest po drugiej stronie. Na tym paradoks polega, że chcemy się zmienić, by przeskoczyć problemy zbudzone z pychy krokodyli życiowych. Uniwersalne leżenie w bajorze ambitne nie jest, lecz najbardziej poczytne kryminały czerpią z regału dobitnej głupoty pomieszanej z pożądaniem nieroztropnym. Zanim się stanie światłość, warto osuszyć swe bagno, aby rozbudzone oczy nie ujrzały wielkich śmieci, kiedy my jesteśmy jeszcze mali.